już pewne, Suwałki będą miały stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia. Długo oczekiwany remont będzie możliwy dzięki pieniądzom z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kryta trybuna z prawdziwego zdarzenia, nowe bieżnie, skocznie, a do tego większy parking. Tak ma wyglądać po remoncie stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wojska Polskiego. Dotacja sięga tylko 40%, 60% musi dołożyć miasto, a to jest kwota 3 800 tysięcy. No i dla nas to naprawdę jest poważny zastrzyk finansowy, który pozwala na to, że ten stadion lekkoatletyczny, który no już wymaga pilnego remontu, przebudowy, w końcu tego remontu doczeka się. Całkowity koszt modernizacji to ponad 9 milionów złotych, z czego miasto zapłaci 60% tej kwoty. On musi być wyłączony, po prostu nie można rozgrywać tam żadnych zawodów, a tak jak mówię, ten czasokres remontu spróbujemy, żeby maksymalnie skrócić, praktycznie przez rok szkolny te prace będą prowadzone, bo pod koniec tych wakacji te prace remontowe, modernizacyjne powinny rozpocząć się i pod koniec przyszłych wakacji zakończyć się. Remont stadionu rozpocznie się pod koniec wakacji, a 1 września przyszłego roku będzie można na nim znów trenować. 3 dni kilkugodzinnych zebrań przyniosły zwycięstwo Radzie Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na walnym zgromadzeniu poruszonych było wiele tematów, jednak punkt dotyczący odwołania Rady przyniósł najwięcej emocji. Grupa mieszkańców, którą połączyły wspólne poglądy na temat złego funkcjonowania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, nie zdołała przekonać mieszkańców. Zdecydowana większość głosów była za utrzymaniem obecnych 13 członków Rady. Grupa wnioskodawców do tej pory nie przedstawiła tego uzasadnienia, mimo że prosiliśmy o to. Należy wnioskować, że osoby, które podpisały się pod wnioskiem o odwołanie Rady Nadzorczej, do końca nie wiedziały, czemu chcą nas odwołać. Dwie osoby, które podpisały się pod wnioskiem o odwołanie Rady Nadzorczej, były to osoby, które nie dostały się do obecnej Rady Nadzorczej. Takie też stwierdzenia padły na ostatnim naszym spotkaniu, że chcemy odwołać Radę Nadzorczą, bo nam się nie podoba. 7 na 13 członków Rady to jednocześnie członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Grupa, która zainicjowała odwołanie Rady, wytykała patologiczną sytuację. Rada Nadzorcza kontrolująca zarząd składa się z członków partii, której przewodniczącym jest wiceprezes spółdzielni. Jedną rzeczą wspólną, którą łączy nas, członków Rady Nadzorczej, jest to, że jesteśmy członkami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I to właśnie mieszkańcy Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podczas obrad walnego zgromadzenia w dniach 15-17 maja 2013 roku wybrali nas do reprezentowania siebie w tej Radzie. Na zebraniach wrzało, aula pękała w szwach i zdecydowana większość mieszkańców popierała urzędującą Radę Nadzorczą. Cieszę się z tego, że ci, którzy przyszli, zagłosowali, mimo że ten głos jest na razie taki mało widoczny może, zauważają szereg nieprawidłowości, na które my też zwracamy uwagę. No i cóż, no i na początek tyle. Na pewno usiądziemy, będziemy jakieś tam wnioski wyciągać, ale jeżeli chodzi o zasadność zarzutów, które stawiamy, oczywiście tak. Uważamy, że nie może być tak, że Rada Nadzorcza, bo nam się zarzuca politykę, chociaż nigdy nie użyliśmy nawet nazwy tej partii, bo nie o politykę chodzi, tylko o pewne zjawisko, niepokojące zjawisko, kiedy Rada Nadzorcza ma kontrolować swojego kolegę partyjnego, który jest do tego jeszcze ich szefem, tak? A z drugiej strony w Radzie zasiadają ludzie, których najbliższy członkowie rodziny tam pracują. Jeżeli zarząd daje pracę temu członkowi rodziny, no to jak ten, który jest jego powiedzmy małżonkiem, czy też inny stopień pokrewieństwa, ma to kontrolować. Oczywiście też żadnych nazwisk tutaj nie poruszamy, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o pewne zjawiska, które zauważamy, a nie o konkretnych ludzi. Na ostatnim zebraniu mieszkańcy mogli też usłyszeć, ile zarabiają prezesi. Choć początkowo księgowy największej spółdzielni w Suwałkach nie chciał podać konkretnych kwot, a jedynie poinformował mieszkańców, że każdy z nich płaci na pensję 40 groszy za metr kwadratowy w ciągu roku. Do sprawy walnego zgromadzenia w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wrócimy w szerszej relacji. Zorganizowana grupa napada na właścicieli kantorów i handlarzy złotem. Na terenie gminy Suwałki doszło do 4 kradzieży. Napady wyglądają jak z gangsterskiego filmu. Do ostatniego doszło w czwartek około godziny 17 w miejscowości Mała Huta. 3 zamaskowanych sprawców zajechało drogę samochodowi, którym kierował właściciel kantoru. Doszło do zderzenia tych samochodów. Następnie zamaskowani w kominiarki sprawcy wyskoczyli z pojazdu, posługując się młotkami, wybili szyby w tym pojeździe, pobili właściciela kantoru, zabierając mu jednocześnie
reklamówkę z pieniędzmi w kwocie około 180 tysięcy złotych. Sprawcy poruszali się Audi pochodzącym z kradzieży. Porzucili samochód na miejscu przestępstwa, bo tam czekał na nich wspólnik w Volkswagenie. Mając na uwadze wszystkie cztery przypadki, chciałbym zwrócić się z apelem do właścicieli kantorów i innych osób, które są związane z handlem walutą czy wyrobami ze złota, aby jednak zastanowili się nad słusznością przewożenia, przenoszenia bez żadnej ochrony pieniędzy w większej kwocie. Wygląda na to, że to zorganizowana grupa przestępcza. Wskazuje na to ubiór, kominiarki na twarzach i sposób działania. Pozostałe napady miały miejsce na terenie gminy Suwałki, powiem bardzo ogólnie, dlatego że, tak jak powiedziałem, mamy tu pewne zaplanowane czynności i nie chciałbym uniemożliwić ich wykonania. Złodzieje nie atakują w kantorach, a na otwartej przestrzeni. To kolejny dowód na to, że są dobrze przygotowani do akcji. Osoby, które są ich celem, atakują w pobliżu miejsca zamieszkania. Trwają poszukiwania zboczeńca, który grasuje na osiedlu Północ. Prokuratura opublikowała 3 portrety pamięciowe. Około 20-letni mężczyzna atakuje samotnie idące kobiety w okolicach klatek schodowych. Obmacuje i próbuje zgwałcić. Na policję zgłosiły się już 4 kobiety. Chodzi konkretnie o napady na tle seksualnym na kobiety, które w momencie napaści przebywały same. W dość późnych godzinach wieczornych do zdarzeń dochodziło głównie na terenie osiedla Północ, gdzie sprawca atakował te kobiety i próbował je wykorzystać seksualnie. Portret pamięciowy tego sprawcy między innymi jest na naszej stronie internetowej. Portret ten będzie modyfikowany, dlatego że mamy portret od 3 osób. Będziemy próbowali stworzyć jeden portret. Kobiety zostały zaatakowane między innymi przy ulicy Daszyńskiego i Kowalskiego. Sprawca był w granicach maksymalnie do 20 lat, był szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, średniego wzrostu. Jeżeli chodzi o zagrożenie, to przy kwalifikacji usiłowania zgwałcenia zagrożenie jest dosyć surowe. Jest to zagrożenie od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Kilkukrotnie zboczyńcowi udało się uciec, bo zaatakowane przez niego kobiety krzyczały. Niewykluczone, że zaatakuje jeszcze raz. W Zielonym Kamedulskim wydobywany jest żwir pod budowę obwodnicy. I wszystko wskazuje na to, że jest to ważniejsze niż mieszkańcy wsi, bo ciężarówki całkowicie zniszczyły odcinek drogi dojazdowej do Suwałk. Na tym odcinku dziennie kursuje kilkadziesiąt ciężarówek. Trwa to od 2 lat. Ciężki sprzęt rozjeżdża drogę, przez co nadaje się ona do użytku tylko dla ciężkiego sprzętu. Były interwencje w gminie, było proszone policję, żeby sprawdzić, jak te auta jeżdżą. Sama osobiście nieraz myślałam, że po prostu facet, który, bo kierowcy są bardzo bezczelni. Bardzo chamscy, bardzo bezczelni, nie liczą się z ludźmi. Idzie mniejszy, jedzie mniejszy, no i co z tego? Ja jestem duży, ja mogę więcej. Oprócz nieuważnych kierowców mieszkańcy skarżą się na stan drogi. Kiedy pada deszcz, zamienia się ona w grząskie bagno. Kiedy jest sucho, unoszą się nad nią tumany kurzu. Ta droga w życiu nie wytrzyma, to jest niemożliwością. Na żwirze siedzą, czy jakieś by zapalili te dziury, czy coś. Droga prowadzi od wsi Zielone Kamedulskie przez osiedle aż do Suwałk. Lecz nie tylko trudno nią przejechać, ale też nie ma mowy o przejściu piechotą, bo można zapaść się po kostki w błoto. Pan wójt tłumaczył, że można przez wychodne, ale to jest automatycznie 4-5 km więcej. Ci, którzy dojeżdżają rowerem, no to dla nich to jest albo nakładamy kalosze rybackie i idziemy do Suwałk rowerem, albo nie wiem, no piechotą chyba, czy przez wychodne kawał więcej. Mieszkańcy mogą wybierać. Albo nadkładają kilometrów, albo lądują w kurzu lub błocie. Sam wielokrotnie tą drogą przejeżdżałem i ona była naprawiana. Ja myślę, że ta droga w chwili obecnej też w większości tych mieszkańców być może nie spełnia ich oczekiwań, bo ona została gdyby tylko też złożona, wyprofilowana, uzupełniona żwirem. Dlatego ona też się będzie tam niszczyła, się będzie wybijała przez te same ciężkie samochody, ale po prostu no, dla nas nic innego nie pozostaje, jak po prostu tą drogę poprawiać. Droga została poprawiona i teraz wygląda tak. Przejść się da, ale zapadając się w piach.
Za obietnicami głupimi, takim bez pokrycia, nie ma nic. To co, zostawili was samych sobie? Samych sobie, oni może, ja wiem, no to jakiś prywatny folwark pana sekretarza i wójta, to tak można by było to nazwać. Gdzieś ich prywatna droga na pole. Poprawa drogi trwała 2 dni. Interweniowano w tej sprawie 2 lata. Próbuje chłopak coś zrobić, ale tak samo jest mu obiecano i to wszystko, tylko te obietnice. Także to aż naprawdę niedobrze się robi. Bo człowiek się czuje jakimś takim upośledzonym, jakby durniem jakby. Czy jakby te ciężarówki jeździły na przykład wolniej, uważały na innych uczestników drogi, to by państwa zadowoliło? Oczywiście, no jakaś podsypka, coś tu trzeba zrobić, czy rowy, czy... Nawet czy, tego żwiru można. Nawet tego żwiru posypać, mają sprzęt, mają wszystko. Na drodze pojawił się żwir, a raczej piach z pobliskiej żwirowni. Jednak znane przysłowie raz a dobrze nie ma w tym przypadku zastosowania. Po każdym jakby tutaj telefonie, zresztą tak do tej pory miało to miejsce po telefonie od sołtysa, zawsze była reakcja, no może nie była reakcja tego samego dnia, no być może wymagało to 2 czy 3 dni, póki powiedzmy wykonawca miałby jakąś tam wolną, no nie wiem, chwilę taką przerobową, że mógłby sprzęt wysłać i to naprawić. Drogę zasypano i tyle. Poprawiana będzie wciąż, ilekroć mieszkańcy lub sołtys będą interweniować. Utwardzić jej na stałe nie można, bo może to przeszkodzić w realizacji obwodnicy Suwałk. Jednym słowem, błędne koło. Wszyscy, którzy marzą o pracy w Straży Pożarnej, mogą poznać ten zawód od podszewki. Suwalscy strażacy otwierają swoje podwoje dla zwiedzających. Do piątku, 9 maja, w godzinach od 9 do 13 można oglądać sprzęt i dowiedzieć się, co robią strażacy. Na przykład jeździć, pożary gasić i ratować ludzi. Czy to jest trudna praca? No, że można jeździć wozem strażackim i pomagać ludziom. Ich praca uważana jest za jeden z najniebezpieczniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Jakie cechy powinien mieć strażak? O, myślę, że strażak powinien się charakteryzować. Powinien być odważny, sumienny, wysportowany, a także posiadać taką umiejętność współpracy z innymi ludźmi, żeby tutaj w tej naszej rodzinie strażackiej dobrze się odnaleźć i współpracować. Nieczęsto ktoś wybiera ten zawód przez przypadek. Dziecięcych lat po prostu miałem marzenie najpierw o służbie mundurowej. Nie było tak na myśli straż pożarna, bardziej jako wojsko lub straż graniczna, bardziej... Tak miałem styczność po prostu z tymi jednostkami, a życie pokazało inaczej. Po prostu przyjechałem z zagranicy, złożyłem papiery, dowiadując się, że będzie nabór. No i tak potoczyły się moje dalsze losy. Oprócz obejrzenia terenu komendy i sprzętu, chętni będą mogli wcielić się w rolę strażaka. Praca jest na pewno, nie jest łatwa, jest czasami ciężko, są chwile przyjemne, ale są też chwile, w których się odnajdujemy tutaj ze sobą, się po pracy też spotykamy w pracy, panuje miła atmosfera i każdy myślę, że przychodzi z uśmiechem na ustach na tą naszą służbę. Strażacy czekają na zwiedzających jeszcze przez 2 dni od 9 do 13 przy ulicy Mickiewicza.